Tak wygląda szczęśliwy kot, moi drodzy. Szczęśliwy i bardzo gruby kot. To będzie pamiątka po nas. Obcięte uszko, to znaczy, że kot miał sterylizację. Tak się tu znaczy w Portugalii, koty, które miały sterylizację i są bezpańskie, coś się, no, nie mają właścicieli. Próbuje schować się i jechać z nami. Zobaczcie tam. Myślisz, że cię wywieziemy z kampingu? Przyszedłem po bułki. Wraca, ma kot w środku. Kocie, ale ja używam tego laptopa. Nie. Jejku. Słuchajcie, dzisiejszy dzień przejdzie do historii, ponieważ dzisiaj pierwszy raz zrobimy pizzę. To jest taki produkt, to jest taka potrawa, którą najbardziej tęskniliśmy i najbardziej Kasia tęskniła, ponieważ ona jest miłośniczką pizzy. Ja też kocham pizzę, uwielbiamy pizzę, ale w naszej kuchence nie ma możliwości ugotowania pizzy nad czymś takim. Ale na szczęście jest opcja, jak się dowiedzieliśmy. Pamiętacie tego grilla, którego ostatnio grillowaliśmy na plaży? Zobaczyłem tam taką karteczkę i na tej karteczce w środku było napisane, że tam można robić też pizzę. Więc pomyśleliśmy, why not? Kupiliśmy dwie pizze, takie gotowe, bo na razie nie będziemy robić swojej pizzy. Jak już będziemy wiedzieć, czy to naprawdę dobrze działa, to wtedy będziemy to robić. Ale póki co kupiliśmy sobie pizzę taką gotową i za chwileczkę rozpalam grilla i będziemy robić pizzę. Widzicie? Tu jest narysowana pizza. 10 minut później kamyczki rozgrzebujemy, tak jak zaleca producent. Kładziemy na to ten ruszt, ale nie tą stroną, tylko tą płaską stroną. I to zostawiamy na 10 minut. 5 minut ma to być. Zamykam i żeby to się nagrzało. Więc 5 minut czekamy. I pizza idzie do pieca, moi drodzy. To będzie cud, jeżeli tu się uda zrobić tą pizzę. Oj, gorąco bardzo. Dobra, skakujemy z pizzą. Zamykamy. Dobra, zostawiamy go teraz na 10. A, wydaje mi się, że więcej niż 10 minut. Za 10 minut przyjdę zobaczyć, co tu się dzieje. A ty co, kochana? Opalasz się? Gorąco, kotu. Kaśka mówi, że czuje pizzę, także przyszedłem to sprawdzić. Odpinamy. Matko z córką. Kaśka, to się zrobiło. Normalnie się pizza zrobiła. Van life się zmienił. Od dzisiaj życie już nie będzie wyglądało tak, jak wyglądało, ponieważ mamy pizzę. Mamy dostęp do pizzy. Kaśka, to działa. Normalnie się upie. Chodź to zobacz. Jest! Ale będę jem. Pizza! Może tego nie widać po mojej minie ani po głosie, ale jestem, słuchajcie, bardzo szczęśliwy. To jest pizza w kamperze. Jesteś zawsze szczęśliwy. To jest po prostu... Jestem głodny, o, dlatego jest ten... Widać mi się ręce często, bo jestem strasznie głodny, bo czekałem na tą pizzę, nie chciałem się objadać. Majonez? Majo. Keczupu też trochę. Do włoskiej pizzy tylko nie dajemy. Nie. Gdybym musiała wybrać jedno danie, które będę jadła do końca życia, to byłaby właśnie pizza. Dajcie znać w komentarzach, co wy byście wybrali. Tam można też piec w tym. Bo się na tym zastanawiam, czy to nie spełnia funkcji piekarniczka w takim razie. Nie wiem, czy drożdżowego ciasta na maślinie pieknie, ale... Zrobimy wiem, że w Polsce, kurczaka. Ja przyniosę wam kartkę. Tu jest narysowany kurczak, więc można podobno całego kurczaka wsadzić. Takie kiełbaski, pizzę i angielskie śniadanie. Jajka i bekon. A to możemy na patelni zrobić. Natomiast to... I to, takie frango to jest po portugalsku kurczak,
takiego kurczaka moglibyśmy też sobie tam rzucić. Przygotowaliśmy wyprawkę dla kota, żeby nie umarła z głodu bez nas, żeby dalej jej brzuszek był taki duży. I kupiliśmy bardzo dużo karmy, bo też podejrzewam, że trochę tej karmy skapnie innym kotom, które tu są zgromadzone. Także to jest ulubiona karma z Aldiego. Tu jest taka specjalna karma, którą kupiliśmy dla kotów wysterylizowanych. I okazało się, że takie oto puszki mięsne bardzo smakują naszemu kotu, taki oj, też bardzo ma. I jeszcze takie smakołyki. Także to wszystko za chwilę przekażemy na ręce pani, która jest drugą mamą naszej kotki. Jak nazywamy panią? Mama Minet. Mama Minet, ponieważ to jest Minet. Minet, ona już wie, że to są dla niej wszystkie prezenty. Także na czas naszego wyjazdu o tak, kot dostanie to wszystko, już kot wie co to jest. Z tego też co widzieliśmy wczoraj, tutaj już pojawiają się nowi ludzie, którzy przyjechali na sezon wiosenny i za niedługo zaczną się letnicy zjeżdżać. I nasz kot oczywiście już ma nowych panie i panów, którzy ją głaskają i odwiedzają. Także jesteśmy przekonani, że ona bardzo szybko sobie znajdzie kolejnych takich dobrych ludzi jak my, którzy będą ją dokarmiać i będą jej... No proszę, dawać smakołyki i będą ją głaskać. Także jesteśmy spokojni o to, że ona sobie tutaj da radę. Madam! Idzie, idzie. Ja nie wiem, będziesz to mówisz ty? Ty mów, ty. Madam, we are going. We are leaving. Zale partir. I know, but we bring some... Oui, okay. For Minet. For Minet. And this is her favorite. Oh. And Thank you. Obrigada. Obrigado. Pani wielko. Powiedz pani, że przyjedziemy w zimie. Normalnie kot tego Rutherforda nie był tak pieszczony jak ten kot. Jaką on ma sierść cudowną. No i przyszedł dzień pożegnań. Niestety ostatni raz dzisiaj się widzimy z naszą kotką. Przed chwilą się obudziliśmy. Jest to nasz ostatni poranek na tym kempingu. Po prawie 3 miesiącach opuszczamy to miejsce. Przyjechaliśmy tu na miesiąc, a zostaliśmy prawie 3. Tak więc... No trochę się przywiązaliśmy do tego miejsca. Przywiązaliśmy się do wygód na pewno. Na pewno do prysznica nam będzie brakować. Ciepłej wody, nielimitowanej. I sklepiku za rogiem ze świeżutkimi bułeczkami też nam będzie brakować. Na pewno będzie nam brakować bardzo kota. Bo jak wiecie, kot nie jedzie z nami. A to wam za chwileczkę Kasia powie, dlaczego tak się dzieje i dlaczego zdecydowaliśmy się, że kot zostanie. A co więcej? Aha, jeszcze jedna sprawa. Wczoraj jak nagrywaliśmy cały dzień, jak sprzątaliśmy naszego vana, wywaliliśmy wszystkie rzeczy na zewnątrz, wysprzątaliśmy, część wyrzuciliśmy, część wraca z nami. Dużo więcej wraca z nami rzeczy niż przyjechaliśmy, bo jednak nakupiliśmy trochę rzeczy ze sobą. I nagrywaliśmy cały dzień, nawet naszą rocznicową kolację, bo wczoraj minęło 8 lat od początku związku naszego z Kasią. I niestety wszystko, co się nagrało, się usunęło, ponieważ karta się zresetowała. Przez pomyłkę, przez zły przycisk odcisnąłem i wszystkie zdjęcia i wszystkie filmy wczoraj zniknęły. Także dzisiaj nagrywamy jeszcze raz. Pokażę wam za chwileczkę, jak wygląda bagażnik z tyłu, jaką wysprzątaliśmy, jak tu się będziemy pakować, no i później się jeszcze przygotujemy na Camino, ponieważ chcemy się już spakować na Camino i za 2-3 godzinki maksymalnie wyruszyć już z kempingu. Jedziemy do Karoliny i do Dominika z Little Big Home. Jak widzicie tutaj za mną i przede mną, dookoła mnie, kamping pustoszeje. Dzisiaj się kończy sezon zimowy, dzisiaj
No dzisiaj o północy, od jutrzejszego dnia ceny wzrastają, już zaczyna się sezon letni, więc bardzo dużo tych emerytów, który spędza zimę, no już się popakowali, pozaklejali wszystkie okienka, pozasuwali co się da, posprzątali i wyjeżdżają. Tylko co rozmawiałem wczoraj z jedną panią, oni tu przyjeżdżają z powrotem, nasi sąsiedzi, oni dzisiaj wyjeżdżają, a przyjeżdżają w październiku, czyli na 6 miesięcy. 6 miesięcy spędzają tutaj, 6 miesięcy na przykład z Holandii. No i tak jak większość tutaj campingowych przyczep po prostu teraz wypustoszała. Zrobiło się dużo miejsca, więc jeżeli ktoś z was chciałby tu przyjechać w wakacje, to jak najbardziej będzie się gdzie rozbić. Dobre miejscówki się pozwalniały, bo oni też mieli dużo samochodów, ci ludzie ze sobą, także no. Tych sąsiadów nie mam pojęcia, to mieszkają tu zaraz obok nas. Nie mam pojęcia, kiedy oni się spakowali. Po prostu byli tutaj jeszcze wczoraj, grillowali, dziś się patrzy się, nie ma śladu, więc to była chyba szybka akcja nad ranem. No. Dobra, idę zwijać naszą plandekę, sprzątać, odłączać i ruszamy, ponieważ już jesteśmy troszeczkę opóźnieni. Bagażnik jest już, moi drodzy, zapakowany. Krzesełeczka wróciły na miejsce. Przygotowałem już nasz cudowny kamuflaż, nasz Fruit Transit. Będą teraz jeździć z nami dwie skrzyneczki tutaj, bo udało się je zmieścić. Przesunąłem rowery, dałem tak wzdłuż rowery. Zobaczymy, czy że... I stolik tu obok. Także zobaczymy, czy się będzie je łatwo wyjmować. Jeżeli nie będzie się łatwo wyjmować, to zostaną tak tutaj. Jeżeli nie, to ta skrzynka później będzie przeniesiona tam, ale to w kolejnych odcinkach. No tam mamy kataplanę, grilla, narzędzia. Narzędzia muszą być zawsze pod ręką, one są bardzo często używane. No i tyle. Zostawiamy. Zamykamy bagażnik i w drogę. Kończy się nasze podłączenie do prądu. Po 3 miesiącach odłączamy się. W ten sposób mieliśmy dostęp do nielimitowanego prądu. A teraz przełączamy się z powrotem na solar. Słońce już coraz mocniej grzeje, więc teraz już będziemy bezkablowi. Tą klapkę zamykam, prawdopodobnie na pół roku. Pisało się, przydało się to coś. Jeżeli ktoś z was będzie tutaj w Portugalii, w rejonie Algarve, niedaleko miejscowości Albufeira, w okolicach Armaçao i będzie tutaj przejeżdżał, będzie szukał kempingu, to polecamy zatrzymać się na kempingu Canelas i bardzo prosimy przywieźć ze sobą puszeczkę dobrego jedzenia. Jeżeli ktoś z was będzie chciał na przykład dożywić naszego kota przez ten sezon wakacyjny, no nas tu nie będzie, my do kota wrócimy w listopadzie, ale jeżeli ktoś z was będzie w wakacje tutaj, to bardzo prosimy przywieźcie jakieś jedzenie dla kota. Ona mieszka tutaj, to jest numerek 18. Jesteśmy, no przede mną jest sklepik, kawiarnia i tu w tych budynkach jest sklepik, kawiarnia i jeszcze jakieś tam łazienki i tak dalej. Stamtąd się wychodzi dalej i tu można przejść. Tam są baseny, także no łatwo to znaleźć, nie jest jakoś bardzo trudno. Trzeba kierować, pamiętać, że po drugiej stronie sklepiku to jest po prostu. No i kotek tutaj się gdzieś będzie kręcił, to jest jej rewir. Więc jak macie możliwość i chcielibyście dożywić naszego kotka, to bylibyśmy bardzo wdzięczni i już was dziękujemy wam bardzo za to. My rozmawialiśmy z recepcją i na recepcji będą przyjmować paczki dla kota, więc jeżeli ktoś z was będzie w okolicy, to podrzućcie. Nie musicie wchodzić na camping, nie musicie tu zostawać nawet, tylko podrzucilibyście troszeczkę jedzenia i kotkowi, to później tamte panie dadzą. Jak już część z was wie, Boże, mam nadzieję, że nie rozpłaczę. Z ciężkim sercem zostawiamy kota na kempingu. Wydaje nam się, że tak będzie dla niej lepiej, że ona tutaj będzie miała spokój, święty, dużo słońca i swój teren, który zna. A ostatnia przygoda, którą widzieliście, kiedy właśnie zjechaliśmy na boczną drogę leśną i nasze auto tak wytrzęsło, tylko nam uświadomiła, że po prostu ten kot męczyłby się podróżując z nami. Nasza podróż jest zbyt nieprzewidywalna i zbyt wiele czasu spędzamy poza busem, kiedy jest sezon. Więc zamknięcie kota w wanie nam wydaje się decyzją niemądrą. Byłoby decyzją niemądrą. No więc z ciężkim sercem zostawiamy kota na kempingu. Dostała mnóstwo jedzenia.
polecenie opieki. No i wrócimy po nim. Mam nadzieję. Jezus, nie płacz. To najlepszy kot na świecie. Jeszcze z żadnym zwierzęciem nie miałam takiego kontaktu. Ostatnie pożegnanie. Dostała dużo. Pół puszki dostała. Tyle i nie. Ona sobie myśli o wakacje. Pa, kota. Bądź dzielna. 8 miesięcy kocie wracam po ciebie. Dokładnie. Tylko przez wakacje musisz przeżyć. No chodź, nie przytul do tatusi. Musimy jechać, bo jesteśmy umówieni.